Siema, siema. Dzisiaj jesteśmy na przerwie. Ekipa mocno dopisała. Zaraz pewnie dogoni chłopaków. No i w takiej większej zgrai będziemy lecieć sobie zimowy, żółty szlak. No i sekreta. Dzisiaj też będę miał w końcu okazję przetestować moje zimowe opony, które założyłem dopiero w styczniu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, śnieg jest kopny. Opunki, jak już zauważyliście, to Victoria Mota w szerokości 2,35, założone z przodu, z tyłu. Trailowy casing. No i cóż, po 2 miesiącach jazdy na nich mogę powiedzieć, że naprawdę całkiem się nieźle sprawują. Właśnie w takich warunkach śnieżnych i mocno błotnych. Przede wszystkim bardzo szybko się czyszczą i dobrze wgryzają w nawierzchnię, a i na suchym całkiem nieźle sobie dają radę. Wow. Spoko. No cóż, głupia gleba, zahaczyłem barkiem o pień wystającego, zwalonego drzewa. Niestety przy upadku przestawił się też kąt kamery, także no, nie wrzucam tutaj całości zjazdu, bo po prostu nic nie było widać. Wiedzą, to się boję iść. Ale żebym przygrzmocił, kurwa, w to zwalone takie, takie gówno. Dużo jest powalony gałęzi, wiesz? Nie było tego ostatnio. Uważajcie, serio, bo na tym trawersie to tak... Stało się to w końcu. Jak coś to... Czekajcie, jedźcie sobie. Jedźcie sobie, ja sobie to naprawię. Proszę? Nie, 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 spoko wszystko. Stała się rzecz, której się obawiałem w sumie od dawna. Czyli, że stół wpadnie w koło. Gwoli ścisłości stwu, czyli STFU bike, to taki odbojnik do łańcucha montowany na tylnym trójkącie, mający na celu wyciszyć łańcuch. Mój trawers jest arcy trudny. Rzeczywiście zdaje to egzamin, jeżeli chodzi o wyciszanie rowera, ale no, niestety sposób montażu tego moim zdaniem jest dość felerny. Ale pod górę nie. A tu będzie pod górę. E,
Nie to, żebym zwalał tutaj też całą winę na sposób montażu tego odbojnika, bo prawdopodobnie przy tej poprzedniej glebie się przestawił i ja tego nie zauważyłem, no i przez to się w to koło wkręcił. Także montując sobie coś takiego na rowerze, no trzeba się po prostu liczyć, że taka sytuacja może mieć miejsce. Jasny chuj! A, już mi to całe urwało. Masz coś do cięcia? O! Beautiful. Kurde, mam chyba za dużo nabite wam może, bo prawda. Tym razem już stwu mi tak wpadło w koło, że musiałem po prostu je rozciąć, żeby zdemontować je z roweru. No jak się później okazało, tak mocno się wkręciło, że koło się po prostu rozprężyło, szprycha prawdopodobnie wygięła, no i później pękła. Wow! No, także póki co, tam gdzie miałem trzymać, to pąki ładnie trzymałem, szczególnie jak przechylam rower na bok. Cały? To by był koniec, jeżeli chodzi o pierwszą część tego zjazdu z przechyby. W kolejnej udamy się na Salamandrę i Secreta. No i pierwszy raz będę miał okazję próbować skakać z dropa na Salamandrze. Także serdecznie zapraszam na kontynuację tego wyjazdu. Cześć!